Kolejny wakacyjny weekend przyniósł niestety kolejne ofiary wypadków. Tu, w Antoninie pod Ostrowem Wielkopolskim, dziś rano bus spadł z wiaduktu po zderzeniu z innym autem. Zginęły dwie osoby kierujące pojazdami osobowym Audi oraz busy. Osoby poszkodowane było ich 7, w tym trójka dzieci w wieku lat 11, 16 oraz 17. Zostały przewiezione do szpitali. Jak poinformowali lekarze, życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokuratura zabezpieczyła wraki pojazdów. Śledczy będą teraz szczegółowo ustalać, jak i dlaczego doszło do wypadku. Policyjna mapa wakacyjnych wypadków z dnia na dzień jest coraz gęstsza. Tylko w ciągu ostatniej doby doszło 6 kolejnych. Nie pomagają powtarzane przestrogi. Pamiętajmy, aby dostosowywać prędkość do warunków, które panują na drodze, żeby pod żadnym pozorem nie wymuszać pierwszeństwa, ponieważ jest to jedna z najczęstszych przyczyn wszystkich zdarzeń drogowych. Tragicznych wypadków w naszym regionie było ostatnio kilka. Tu, na obwodnicy Śmigla, w zeszły piątek zginął pasażer osobówki, która wbiła się w naczepę tira. Zaledwie 2 dni wcześniej zderzenia z ciężarówką nie przeżył też kierowca tego auta, pod Wrześnią. Do groźnych wypadków dochodzi nawet na autostradach, jak tu, na A2, gdy tir zahaczył o pojazd techniczny. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, są inni uczestnicy. Specjaliści przypominają, żeby jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem sprawdzić stan auta, a już na drodze zachowywać szczególną ostrożność i pamiętać o przerwach na odpoczynek. Zasada ograniczonego zaufania i to, żebyśmy odpoczywali, myśleli za innych, doprowadzi do tego, że na pewno dojedziemy z punktu A do punktu B. Zostały 2 tygodnie wakacji. Co roku pod koniec sierpnia na głównych drogach pojawia się więcej policjantów w ramach akcji Bezpieczny Powrót. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.